Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest poseł Paweł Szramka, z którym dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam prowadzącego i witam wszystkich widzów. Dobrze, zacznijmy od najgłośniejszej rzeczy, czyli tej sprawy z LGBT. Tego, co już patrzyliśmy, pan poseł zagłosował za tym, żeby odrzucić ten wniosek. I tutaj na początku spytam może, co kierowało pana posła, żeby odrzucić ten wniosek, bo oczywiście nam to się jak najbardziej podoba, ale doszło do dużego zamieszania i do dużej afery też w Sejmie i do tego później chciałbym też przejść. Moje głosowanie było motywowane przede wszystkim wolnością obywatelską, a pani Godek w swoim projekcie zakładała, żeby zakazać marsze w LGBT, marsze mniejszości wszelakich, także ja jestem przeciwny temu. Mogę się nie zgadzać z taką czy inną mniejszością, mogę się nie zgadzać z takim czy innym poglądem, ale nigdy nie będę zwolennikiem tego, żeby zakazywać innym ludziom manifestowania swoich poglądów, czy też wolności do zgromadzeń, czy wychodzenia na jakiekolwiek protesty. To jest jedną z podstaw demokracji. Jeśli tego byśmy zakazali, to już w ogóle byśmy tej demokracji nie mieli ani trochę w Polsce. Jasne. A tutaj się od razu chcę odnieść do tego, jak, bo była ta wypowiedź jednej z osób, która była też wychodziła z tą inicjatywą ustawodawczą, że porównywanie osób homoseksualnych do NSDAP, no moim zdaniem całkowicie nie na miejscu, całkowicie jakaś no, absurdalna sytuacja po prostu, która się gdzieś wydarzyła w Sejmie. W ogóle w Sejmie często dzieją się takie sytuacje, które nigdy nie powinny mieć tam miejsca. Poziom debaty, poziom wypowiedzi, kultury osobistej niektórych posłów to już spadł i chyba od spodu puka do dna. Niestety wygląda to bardzo źle. Ja staram się unikać tych konkretnych porównań czy też personalnych porównań z kimkolwiek, żeby po prostu nie urazić, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, każdy ma prawo do swoich poglądów. Możemy się nie zgadzać absolutnie, kłócić, spierać, ale powinniśmy się szanować. Jeśli będziemy się szanowali, wtedy będziemy otwarci na dyskusję, będziemy otwarci na merytoryczne argumenty drugiej strony, bo niestety te emocje najczęściej biorą górę i wtedy już jakakolwiek merytoryka, żadna rzetelna informacja się nie przebije, bo jeśli ktoś emocjonalnie podejdzie do tematu, to prawdopodobnie już te argumenty do niego niestety nie trafiają. Tak, to akurat pełna zgoda. W dzisiejszej polityce bardzo często niestety gramy na emocjach, aniżeli na takiej merytoryce. No i dobrze, jaka jest teraz, co się dalej będzie działo z tą ustawą? No bo ona trafiła teraz do komisji, tak? I teraz komisja będzie to opiniowała, mogła wprowadzać korekty i później wraca to do Sejmu. Dobrze tutaj myślę, czy mógłby pan poseł właśnie opowiedzieć coś więcej na temat tego, jak te prace wyglądają? Może nie wszystkim to jest, dla wszystkich to jest jasne. Wszystko zależy od tego, jak strona rządząca będzie oceniała, że im się opłaci bądź nie opłaci dalsze procedowanie nad tą ustawą, bo ona może oczywiście utkwić już w tej komisji i za szybko nie wyjść na posiedzenie Sejmu, a nawet jeśli wyjdzie na posiedzenie Sejmu, to może to być w dalszym okresie i może się okazać, że na przykład zabraknie posłów PiS, którzy wtedy ją poprą i ustawa przepadnie. To jest na pewno ustawa niewygodna dla PiS, ponieważ z jednej strony oni też nie chcieliby wprowadzać, myślę, tego prawa po to, żeby nie zniechęcać części swojego elektoratu, a z drugiej strony boją się odrzucić, ponieważ jednak część ich elektoratu jest za tymi rozwiązaniami z tej ustawy, więc dla nich to jest na pewno ten gorący kartofel, którego najlepiej by gdzieś podrzucili. Kartofel, ziemniak, jakkolwiek nazwiemy, zależnie od tego, z której części Polski ktoś nas ogląda. Jak najbardziej. Znaczy, ja się zacząłem zastanawiać, no bo to troszkę tak wchodziło w rocznicę tego prawa zmiany prawa aborcyjnego. I to tak się zacząłem zastanawiać, czy Prawo i Sprawiedliwość co roku chce nam dorzucać jakąś takie wydarzenie, które spowoduje, że po prostu będzie wielkie oburzenie ludzi. Ale nie wiem, czy zmądrzeli pod tym względem i gdzieś odpuszczą tą sprawę, czy jednak będzie właśnie jakaś kontynuacja za jakiś czas, czy trafi to do zamrażarki po prostu i gdzieś zniknie z obiegu. No zobaczymy, to trzeba śledzić. Na pewno ogranicza to swobody
i wolność obywateli. I pojawiło się tu bardzo, bardzo dużo emocji, które są całkowicie niepotrzebne i właśnie gdzieś bardzo mało merytoryki. I szkoda, że też niektóre ugrupowania, które kreują się na wolnościowe, jak na przykład Konfederacja, część posłów tam zagłosowała też za tym, żeby przeszło to do komisji. Więc to jest ten. Chciałbym dodać też, że wątpię, żeby teraz, akurat w tym terminie, czy też w ogóle dlaczego rozmawiamy o tej ustawie, był jakikolwiek przypadek. Ja widzę w działaniach PiS-u konsekwentne działanie grania na emocjach i zarządzania konfliktem. Kto wie, jak to w przyszłości działało, to doskonale widzi te analogie również z obecnymi rządami. PiS permanentnie gra konfliktem i najczęściej niestety z tego konfliktu wychodzi bardzo dobrze. Opozycja zazwyczaj wchodzi w ten konflikt, ale albo się kompromituje, albo nie potrafi dostatecznie wykorzystać szansy, którą PiS im daje. A to wygląda tak, że PiS rzuca piłeczkę, a większość opozycji po prostu za nią biegnie. I też samo to, że na początek debaty PiS wyznaczył pana marszałka Czarzastego z lewicy do prowadzenia tego punktu, to też nie jest przypadek. Tam chodziło o to, żeby lewica ze skrajną prawicą jak najbardziej się żarła, żeby emocje podskoczyły, po to, żeby już tam, tak jak mówiliśmy, żadnej merytoryki nie było, żeby tylko uderzać w te najniższe instynkty. Tak, zgadzam się i zgadzam się. I to też widać, że wygrywa PiS te konflikty. Na przykład, a propos tego wydarzenia, które teraz mamy, tak jak wspomniałem, rocznicę właśnie tych strajków kobiet. I widzimy, jak to wyglądało na początku, jak dużo ludzi się udało zgromadzić, jakie było wielkie oburzenie. Ale dziś to całkowicie wygasło. Opozycja gdzieś tam pożarła się między sobą, organizatorzy tego strajku pożarli się z innymi. I tak naprawdę z tego nic nie wyszło. I PiS tak naprawdę dziś jest na zwycięskiej pozycji. Nikt za bardzo się już tym strajkiem kobiet nie przejmuje. PiS tak naprawdę też już całkowicie udało się im przejść cały ten konflikt, tą trudną sytuację i dotrzeć do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. No i dzisiaj kolejne rzeczy, czyli to, o czym też chciałem porozmawiać: podwyżki, podwyżki, podwyżki. I zacznijmy od pierwszej rzeczy, która mnie jako kierowcę boli bardzo mocno, czyli podwyżki mandatów różnych. I czy tutaj pan poseł mógłby coś powiedzieć więcej na temat tych podwyżek, bo tutaj dużo się o tym słyszało, ale wiem, że te kwoty zostały w końcu obniżone, bo tam na początku było, że nawet za przekroczenie 30 km na godzinę 3000 zł można było dostać mandatu. Teraz chyba zostało to zmniejszone do 800 zł. Ale ja szczegóły zostawiam panu posłowi i jakby coś można więcej się dowiedzieć na temat tej ustawy, która Ja przeszła, dodajmy. dokładnie w każdego szczegółu też nie opowiem, bo to wczoraj było głosowanie, chwilę wcześniej były poprawki, więc jak to się sejmie i ma tych ustaw całą masę, to nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć. My tak naprawdę bardziej staramy się wyciągnąć takie clue tych ustaw po to, żeby wiedzieć, co jest w nich najważniejszego. Ale jeśli chodzi o mnie, na początku ja byłem zdecydowanie przeciwny tej ustawie, ponieważ te mandaty były kosmiczne. Jeśli przeczytamy sobie opinię Rzecznika Praw Obywatelskich, to on bardzo mocno przejechał się po tej ustawie i wtedy byłem za tym, żeby głosować przeciw. Natomiast, tak jak pan prowadzący wspomniał, znacznie zmalały jednak te kary. Są kary dla pijanych kierowców, dla piratów drogowych. I co mnie przekonało do tej ustawy, to ułatwienie rodzinom ofiar pijanych kierowców, czy też kierowców, które swoim zachowaniem na drodze doprowadziły do śmierci jakiejś osoby, to ich rodziny będą miały ułatwiony proces pozyskiwania renty od sprawcy takiego wypadku. I to mnie przekonało. Jeśli by tego nie było, to myślę, że nie zagłosowałbym za tą ustawą. Gdyby nie było tych obniżek cen, na pewno również bym nie zagłosował, ponieważ uważam, że mandaty to jest część jakiegoś systemu, który powinien panować nad bezpieczeństwem na drodze. Mamy ogromne zaległości, ogromne niedociągnięcia w innych elementach tego systemu. I oczywiście mandaty to jest jedna część, ale powinniśmy skupić się również na infrastrukturze, na tym, jak przygotowana jest droga do tego, żeby kierowcy zwalniali, czy żeby w newralgicznych miejscach jechali bezpieczniej. A najważniejsza część oczywiście tego systemu to jest edukacja i uświadamianie. Dlatego ja na przykład pochwaliłem rządzących za kampanię, która teraz trwa. Myślę, że wiele osób słyszało, gdzie na końcu lektor mówi: czy to cię tłumaczy? To jest naprawdę dobre. To gra na emocjach, to gra na świadomości. Myślę, że no, może nie wszyscy, ale jakiś na pewno odsetek kierowców, patrząc na to, później zastanowi się, kiedy jednak trochę za mocno
przyciśnie pedał gazu, czy przypadkiem on nie będzie tą osobą, którą ktoś później spyta, czy to cię tłumaczy, że się spieszyłeś, czy też byłeś spóźniony, a tym samym spowodowałeś zagrożenie, czy nawet potrąciłeś pieszego, czy spowodowałeś kolizję. Tak więc to jest temat na pewno trudny. Jakkolwiek bym nie zagłosował, pewnie będzie grupa tych, którzy mi przyklasną i tych, którzy nie będą z tego zadowoleni, natomiast zgodnie z sumieniem przede wszystkim dla tych rodzin ofiar wypadków, dlatego zagłosowałem za tą ustawę. Oczywiście. Znaczy to jest dość skomplikowana rzecz i składająca się z wielu wątków, więc tak naprawdę, tak jak tutaj pan poseł wspomina, też jak najbardziej popieram tę kwestię, która jest od tych odszkodowań dla osób, które zostały poszkodowane przez pijanych kierowców. To jest super. Kwestie mandatów zostały obniżone, więc to no cieszę się, że zostały obniżone, a nie zostały... Łagodzi. Tak, troszkę łagodzi tutaj. Choć wiadomo, że tutaj jest wiele, wiele rzeczy, na które ma na to wpływ, bo na przykład przepisy są często bardzo nieadekwatne. Ja jako mieszkaniec Łodzi mogę się do tego dać wiele przykładów, gdzie mamy ograniczenie do 50 na godzinę, gdzie są trzy pasy, nie ma żadnych przejść dla pieszych, ale kiedyś, 2 lata temu było przejście dla pieszych i nikt cały czas nie zweryfikował tego i nie zmienił. No i dostałem tam mandat. To są te elementy, o których mówiłem, że właśnie to trzeba usprawnić, bo są takie miejsca, gdzie jest 50 czy 70, gdzie to jest zupełnie nieuzasadnione. No, była stara, dziurawa droga i jeden pas, no to gdzieś to funkcjonowało, ale zmieniła się droga, zmieniała się cała infrastruktura, ograniczenie zostało takie samo, chyba tylko po to, żeby mogła tam stanąć policja z fotoradarem. Dokładnie. A też ważna jest właśnie jakość tych fotoradarów, bo tym bardzo mocno interesowałem się w poprzedniej kadencji, że często są one niedostatecznie sprawdzone, nie mają zatwierdzeń typu. Okazuje się, że one mierzą wszystko, bo nie wiem, iskrę, którą jeszcze wydaje mi się, że policja cały czas używa. Jeśli ją skierujemy na klimatyzator na ścianie, to ona również pokaże, że ten klimatyzator jedzie z prędkością 20 czy 30 km na godzinę, więc no, trudno polegać na takim sprzęcie. Dobrze, a zadam jeszcze jedno pytanie a propos tych pijanych kierowców, bo uważam, że tutaj w statystykach jest troszkę, dochodzi do zawyżenia tych statystyk, z tego powodu, że w Polsce są jedne z najniższych norm, jeśli chodzi o tą dozwoloną ilość promili w organizmie i na przykład na zachodzie ta ilość jest zdecydowanie wyższa. I często w Polsce dochodzi do takiej sytuacji, że była jakaś impreza, ktoś sobie wypił kilka kieliszków wódki, poszedł spać, obudził się gdzieś tam o jakieś tam 11 i czuje się już dobrze, czuje się na siłach, nie czuje się w ogóle pijany, siada za autem, siada za kierownicą i później łapie go policja i wychodzi, że on ma niedozwoloną ilość promili i nagle dostaje mandat, zostaje mu odebrane prawo jazdy. I czy tutaj też nie powinno dojść mi do jakiejś minimalnej podwyżki tej ilości? Oczywiście ja nie akceptuję w żaden sposób tego, że ktoś pijany siada za kółkiem, ale tak jak mówię, są sytuacje, kiedy ktoś już całkowicie po imprezie czuje się dobrze, nie ma problemów z kierowaniem, w żaden sposób nie wpływa to na jego sposób jazdy, a nie może usiąść. Na zachodzie nie ma z tym problemu, u nas jest. No to jest bardzo ciężka kwestia, bo myślę, że większość z nas, nie wiem, jeśli ma w organizmie 0,2% alkoholu, to jakoś nie wpłynie to szczególnie na naszą uważność, na koncentrację, na sposób widzenia, postrzegania naszego otoczenia. Natomiast też każdy jest inny i może się okazać, że u jednego 0,2 to już nie ma żadnego znaczenia, u drugiego 0,2 już sprawi, że ktoś tam się kołuje i taka osoba na pewno za kierownicę już nie powinna wsiąść. No, dobra rada dla wszystkich, jedziesz, nie pij. I to, myślę, rozwiązuje sprawę. Natomiast na pewno nie powinno być tak, że osoba, która, no powiedzmy, wczoraj wypiła i dziś po prostu ma trochę w wydychanym powietrzu, a zupełnie dobrze się czuje, nie powinna być tak samo traktowana jak osoba, która wypada z samochodu, kiedy policja taką osobę kontroluje. I tu na pewno, no bo ten totalnie pijany kierowca nie jest w stanie absolutnie zapanować nad sobą ani pojazdem, a co dopiero bezpiecznie ten pojazd prowadzić, więc pijanych, nieodpowiedzialnych kierowców karajmy z całą surowością, żeby nie było żadnego przyzwolenia na to. A mam wrażenie, że niestety jeszcze w Polsce jest, może w niektórych miejscach, takie przeświadczenie, a tam 3 piwka wypiłeś, to dojedziesz bocznymi. Tak? No tak, tak, na bocznych też może ktoś iść, też zwłaszcza kiedy jest to nieoświetlone, może dojść do tragedii.
To wydaje mi się, że niestety gdzieś ja, znaczy się spotykałem i słyszałem o takich historiach, bo sam osobiście oczywiście bym nie pozwolił na coś takiego, ale gdzieś na takich mniejszych miejscowościach, wsiach, że tam jednak to przyzwolenie jest troszkę większe pod tym względem. No ale miejmy nadzieję, Wydaje się, że że tak, zmienia że się troszkę na plus, tak. myślę, że zmienia się na plus, że ludzie mają coraz większą świadomość, ale tak jak pan prowadzący powiedział, faktycznie w wielu miejscach, zwłaszcza tam, gdzie wydaje się, że policja nie stoi, czy wydaje się, że ruch jest mniejszy, no to te przyzwolenie jednak niestety jest cały czas. Skoro jesteśmy już przy alkoholu, to doszło też do jednej tutaj ważnej decyzji rządzących tutaj nas chcą przekonać do tego, żebyśmy nie spożywali alkoholu, a jeśli już go spożywamy, to żebyśmy płacili za to więcej. Czyli ta stepująca podwyżka, krocząca podwyżka akcyzy, Krocząca. krocząca, niech tak będzie, stepująca, to, nie, to stepować to można po alkoholu, ale krocząca podwyżka akcyzy i tutaj jak się pan poseł zapatruje, skok na kasę, czy jednak walka z alkoholizmem w Polsce? Oczywiście skok na kasę i to były jedne z pierwszych słów podczas mojego wystąpienia, bo występowałem akurat w tym punkcie w imieniu Koła Polskie Sprawy. Przejechałem się po tej ustawie, bo myślę, że zwłaszcza dlatego, jak rządzący ją argumentują, że tu chodzi o zdrowie i dobro Polaków. No, szanowni rządzący, nie róbmy z ludzi idiotów, no bo naprawdę mówienie, że podwyżka cen, czy na papierosy, czy alkohol spowoduje, że ludzie przestaną palić albo przestaną pić, jest niepoważne. Ja mówiłem z tej mównicy sejmowej, że najbardziej z tej ustawy zadowoleni będą przemytnicy i osoby na czarnym rynku, które ten alkohol sprzedają, bo im po prostu ta sprzedaż wzrośnie, bo jeśli ktoś uwielbia alkohol albo uwielbia papierosy, to ta podwyżka, jeśli będzie dla niego na tyle kąśliwa, że nie będzie w stanie kupować tych produktów spółek sklepowych, to po prostu będzie zaopatrywał się tam, gdzie ten alkohol czy te papierosy będą tańsze i niekoniecznie legalne, i niekoniecznie, a wręcz na pewno nieprzebadane. A to powoduje, że może mogą te używki być po prostu dla zdrowia człowieka niebezpieczne. Więc to działa wręcz odwrotnie. Jeśli rządzący mówią, że to działa dla zdrowia Polaków, to jest wręcz odwrotnie, niestety. I mówienie w ten sposób, o tym też mówiłem z mównicy, że to po prostu godzi w inteligencję nas wszystkich. A ponadto była jeszcze poprawka do tej ustawy, że jak już ma być ta akcyza podwyższona, to niech pieniądze z tej podwyższonej akcyzy idą na system ochrony zdrowia, po to, żeby leczyć tych, którzy na przykład chorują na raka przez papierosy czy przez alkohol. Otóż rządzący nie zdecydowali się na poparcie tej poprawki, czyli te pieniądze zostaną wrzucone do budżetu na kolejne socjalne obietnice PiS-u. Więc tym bardziej zdecydowanie byłem oczywiście za tym, żeby odrzucić tę ustawę. Niestety rządzący ją poparli. Natomiast to głosowanie było powiązane z dosyć kruchą większością rządzącą, bo z tego co wiem, tam iluś posłów PiS-u się wstrzymało. Było tylko 200 kilkanaście głosów za. Ale absencja kilku posłów z ugrupowań opozycyjnych, z Platformy i z Lewicy, a także to, że sporo posłów z Lewicy się wstrzymało, spowodowało to, że ta ustawa niestety przeszła. Gdyby była mobilizacja na opozycji i nie byłoby wstrzymania, to bylibyśmy w stanie odrzucić tę ustawę. To od razu zapytam, bo to jest ciekawa rzecz. Czy często się tak zdarza, że dochodzi do takiej sytuacji, że PiS przegłosowuje jakąś ustawę i ona, pomimo tego, że w PiSie dochodzi do jakiejś właśnie tutaj, że ktoś się wstrzyma albo że kogoś nie ma, to że przez to, że opozycja nie jest skonsolidowana i nie potrafi się jakby tutaj zmobilizować do takich wydarzeń, to jednak PiS przepuszcza tę ustawę. To jest jakby powtarzalna rzecz w Sejmie? Zapytam już teraz o Tak, samą jest. specyfikę Sejmu. To się zdarza. Niestety jest to powtarzalna sytuacja. Już kilka razy liczyliśmy te głosy i doszliśmy do wniosku, że gdyby opozycja była cała, nikt by się nie wyłamał, to bylibyśmy w stanie przegłosować PiS. Nawet wczoraj występowała często sytuacja, że ustawa przeszła ilością na przykład 227 głosów. Więc nie jest to połowa. Gdyby była całość opozycji, bylibyśmy w stanie przegłosować PiS. A zdarza się też, że posłowie koła Kukiz 15 nie zawsze głosują jednak z tym PiS-em, więc wtedy tych głosów za ustawą, nazwijmy to kolokwialnie PiS-owską, jest jeszcze mniej i wtedy jest już bardzo duża szansa na to, żeby
takiej ustawisz się, przeciwstawisz. No ale widocznie nie ma aż takiej dyscypliny jak w szeregach partii rządzącej i te głosowania są niestety przegrywane. Czyli opozycja leży tutaj na całej linii, nawet w takich sytuacjach, w których mogłaby zwyciężyć, gdzieś nie daje rady, ale to dobrze, będziemy w takim razie... Ja mówię, mówię często, że największą siłą opozycji jest największą siłą PiS-u oczywiście jest słabość opozycji i to, że główną siłą opozycyjną jest Platforma Obywatelska, która cieszy się jednak niskim zaufaniem społecznym i nawet powrót Donalda Tuska, który był ogłoszony jako przełomowy dla opozycji, że opozycja wyjdzie na prowadzenie w sondażach. Widzimy, że powrót Donalda Tuska jednak niewiele dał. Spowodował to, że Platforma umocniła się na roli lidera opozycji, czyli odebrała głosy między innymi panu Szymonowi Hołowni. Natomiast to niewiele spowodowało strat po stronie PiS-u. Nawet śmiem twierdzić, że pomogło PiS-owi, ponieważ Tusk na niektórych obywateli działa jak płachta na byka. Jeśli widzą, że nagle ugrupowanie Tuska rośnie, to chcą się przeciwstawić i nawet nie patrzą na to, czy lubią PiS, czy nie lubią PiS-u, chcą przeciwstawić się Tuskowi. Więc automatycznie też myślę, że powrót Tuska wzmocnił Platformę, ale jeszcze bardziej wzmocnił PiS. Dobra, chociaż tak naprawdę musimy zaczekać troszkę do wyborów, bo pytanie, co tam się dzieje wewnątrz. Czy Tusk teraz w jakiś sposób porządkuje tą partię, czy jednak nie? Bo to są wszystko gdzieś zakulisowe rzeczy, które się dzieje. Pewnie pan poseł wie więcej niż my, ale wszystko się okaże przy wyborach, a do nich jeszcze troszkę. Tutaj chcę zapytać o komisję, bo pan poseł teraz zaczął tutaj działać. Nawet jest pan poseł prowadzący, przewodniczącym komisji? Nie komisji, zespołu parlamentarnego. Zespołu parlamentarnego. Tak, założyliśmy, myślę, bardzo ważny zespół parlamentarny do spraw reformy służb specjalnych w Polsce. To jest sprawa, która leży i to leży dosłownie już od czasu, zaczęło się chyba od SLD, później przez Platformę i PiS to kontynuuje, że służby absolutnie nie spełniają swojej roli w państwie. Te maile, które ostatnio wychodziły Dworczyka, to jest między innymi pokłosie tego, że służby nie funkcjonują tak, jak powinny, a politycy nie współpracują tak jak ze służbami, jak powinni. Mam bardzo wiele informacji od osób ze służb, od osób, które są zainteresowane służbami, że niestety rząd bardzo boi się nawet tej współpracy. Oni bardziej traktują te służby na tej zasadzie, żeby one sobie były, ale nie bardzo wnikały w to, co robią rządzący. A jeśli już mają być wykorzystane te służby, to tylko i wyłącznie do jakichś celowych działań politycznych, na przykład wykorzystują służby do tego, żeby zaszkodzić opozycji, bądź też jakimś osobom, które teraz szkodzą partii rządzącej. Natomiast nawet na granicy z Białorusią, na której mamy teraz, delikatnie mówiąc, nieciekawą sytuację, służby absolutnie nie są wykorzystywane do tego, żeby zbierać informacje po stronie białoruskiej, co się tam dzieje, co jest planowane, jakie mają zamiary, ani nie ma też tego wykorzystywania służb do tego, żeby chronić się po naszej stronie. Więc tu jest ogromna rola, myślę, tego zespołu. Wiele osób już gratulowało nam tego, że go założyliśmy. Ja mam przyjemność przewodniczyć temu zespołowi. Wczoraj zostałem wybrany na przewodniczącego. Cieszę się, że są przedstawiciele różnych ugrupowań od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy, bo jest i Krzysiek Bosak, i Krzysiek Tuduj z Konfederacji, ale są też posłowie Gawkowski czy Rozenek z lewicy. Już wczoraj też dzwonił jeden z posłów Platformy Obywatelskiej, że się przyłączy, jest poseł Bartoszewski z Koalicji Polskiej, więc jest ciekawy skład. Moim zadaniem przede wszystkim jest to, żeby wypracować w tym zespole konsensus. Nie chodzi o to, żeby jakaś grupa polityczna przejęła inicjatywę i żeby mogła się pochwalić, że to jest jej pomysł, ale żeby wypracować takie pomysły i takie działania, które pozwolą każdemu z ugrupowań, niezależnie od tego, kto przejmie władzę po PiS-ie, czy też nawet PiS-owi, jeśli będą kontynuować swoją przygodę na u sterów rządu, żeby oni mogli również czerpać z efektów pracy tego zespołu. To jest nasz cel i też chcemy stworzyć mocną grupę ekspertów przy tym zespole po to, żeby gdy ten zespół się kończy, bo automatycznie każdy zespół kończy się razem z zakończeniem kadencji, żeby ta grupa ekspertów była w stanie wymusić na posłach kolejnej kadencji
ponowne powołanie tego zespołu, żeby dalej pracować nad jak najlepszymi rozwiązaniami. Jeśli my będziemy sami, to myślę, że automatycznie ten zespół powołamy, ale jeśli sytuacja by była inna, to liczymy na to, że eksperci będą mieli taki autorytet i taką siłę, że szybko znajdą posłów, którzy ponownie zainicjują stworzenie tego zespołu. A jak ekipa rządząca zapatruje się na ten zespół? Jest tutaj chętna do współpracy i jak też mają przebiegać prace? Czy już jest jakiś plan tego, co będzie w pierwszej kolejności zmieniane tutaj? Jakie próby zmian będą wprowadzane? Wczoraj uzgodniliśmy sobie, żeby każdy członek pomyślał nad tym, jakie powinny być kolejne posiedzenia, jakie punkty powinniśmy wrzucić do planu. Natomiast przede wszystkim to jest reforma służb i kontroli nad służbami. To bardzo mocno kuleje. Trzeba rozdzielić działalność tych służb od polityki. Oczywiście polityka musi kontrolować służby, ale pod kątem tego, jak pracują, a nie pod kątem tego, żeby mieć narzędzia do wywierania wpływu na te służby, czy też kierowania ich działania przeciw komuś. A niestety najczęściej teraz służby są właśnie w tym kierunku wykorzystywane. Więc reforma służb bardzo szeroka, bo Polska jest, no, opóźnienie w Polsce pod tym kątem jest ogromne. Mamy przykład na przykład z Ukrainy, gdzie teraz tam reformują cały czas te służby i nasi eksperci mówią, że Ukraina jest daleko, daleko z przodu przed nami. Więc często mówi się o Ukrainie, że gospodarczo pod innym względem są za Polską. Natomiast jeśli chodzi o działanie służb specjalnych, to myślę, że zdecydowanie nas wyprzedzili. I to Ukraina jest bardziej poważna i traktowana po partnersku przez służby z innych państw niż Polska. Bo Polska teraz jest traktowana raczej jako obiekt do zainteresowania, do obserwowania niż do współpracy. Dobrze. I na jakich służbach będziemy się wzorować? Czy to będą amerykańskie służby? I też chcę zapytać o jedną kwestię, bo tak cały czas mi się gdzieś tutaj krążyła. Na ile sytuacja z Macierewiczem, to wtedy, kiedy ujawnił listę agentów i współpracowników wojskowych służb informacyjnych, miała wpływ na to, jak funkcjonują służby dzisiaj? Myślę, że miała wpływ na pewno. Nie wiem. Brak zaufania, bo tutaj właśnie jak pan poseł, przepraszam, że przerywam, ale jak pan poseł mówił o tym, że inne służby patrzą dzisiaj na nas tak jakby trochę z boku, to nie wiem, na ile to miało wpływ, no bo kiedy nagle agenci zostają ujawnieni, to też wszyscy ludzie, którzy z nimi współpracowali, pewnie są przefiltrowani, czyli inni agenci, którzy mieli z nimi kontakt, potencjalnie czują się zagrożeni, więc teraz brak zaufania może troszkę poniekąd wynikać z tej sytuacji, która miała miejsce. Tak, musimy poważnie podchodzić do tych kwestii. Pamiętać, że każdy agent, każdy funkcjonariusz, czy to AW, czy ABW, innych służb, posiada informacje cenne dla państwa, czy też informacje, które mogą w pewnym stopniu zaszkodzić państwu. Więc my nie możemy sobie na to pozwolić, żeby taki funkcjonariusz, czy były funkcjonariusz, nagle został sam i albo jest patriotą i zostawi to wszystko dla siebie, albo będzie chciał wykorzystać swoją wiedzę i jakoś ustawić się na przyszłość w innych firmach, w innych instytucjach. I wtedy niekorzystne jest, jeśli jakieś informacje, które mogą zaszkodzić Polsce, wypłyną. Więc jednak nasze państwo powinno opiekować się takimi funkcjonariuszami, byłymi funkcjonariuszami, żeby oni nie byli zmuszeni do tego, żeby wykorzystywać tę swoją wiedzę w jakiś niewłaściwy sposób. Dobrze, to już ja myślę, że za rok warto będzie się spotkać, przedyskutować, co tam po tym roku udało się stworzyć, oczywiście na ile te wszystkie informacje będą jawne, ale część na pewno się rzeczy będziemy w stanie dowiedzieć i życzę tutaj powodzenia. Dodam jeszcze, że ogromną wartością tego zespołu jest właśnie to, że posiedzenia tego zespołu będą oczywiście jawne, bo mamy komisję specjalną do spraw służb, natomiast wszystkie jej posiedzenia są utajnione. Więc nie wiemy, co tam się dzieje, na jaki temat się dyskutuje. Jest to oczywiście uzasadnione, ale myślę, że może w 20-25% przypadkach spraw omawianych na tej komisji. A większość jest utajniona po prostu dlatego, że jest utajniona. Nie ma tam większej logiki, przez co my jako politycy nie mamy informacji i też obywatele nie mają informacji, przez co pojawia się trochę taki mistycyzm służb, że to jest zamknięta grupa, że tam nie należy zaglądać i tak dalej. Natomiast myślę, że Polacy powinni również mieć większą świadomość,
jak ważną rolę służby specjalne odgrywają w roli bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa także obywateli. Dobrze, więc ja tutaj naprawdę życzę powodzenia i troszkę pan poseł mnie zasmucił tą sytuacją z Ukrainą, że nawet Ukraina nas wyprzedza pod tym względem, ale zobaczymy powolutku, cierpliwie i mam nadzieję, że uda się odnosić kolejne sukcesy i niedługo będziemy gdzieś na poziomie Stanów Zjednoczonych, ale to zobaczymy. Na razie chciałem porozmawiać, no niestety skończyć też troszkę negatywnie, czyli tą inflacją. Bo dość duża inflacja pojawiła się w Polsce i tutaj to już wiadomo, nie ma co do tego konkretnej ustawy, ale jak pan poseł się na to zapatruje? Bo dziś często słuchając radia słyszę, że no, inflacja wynika z tego, że są drogie ceny paliw, drogie ceny warzyw i jakby w ogóle nie zauważa się w tym wszystkim tego, że dość duży wpływ na to wszystko miał rząd swoją polityką rozdawnictwa i swoim ogromnym dodrukiem pieniędzy, swoją polityką finansową. I czy jest jakiś pomysł w ogóle na to, żeby zatrzymać tą inflację, która uderza w każdego Polaka? Tak, pomysł jest jeden i najlepszy. Odsuńmy idiotów od sprawowania rządów. I tym pozytywnym akcentem może... Nie, dobrze. Nie myślę tylko o PiS-ie, bo zanim byłem w polityce, też nie oceniałem jakoś szczególnie dobrze poprzednich rządzących. Tak więc, tu jest szeroki proces do przetrawienia. To nie tylko politycy, ale także obywatele, bo jednak tych polityków ktoś wybiera. Musimy nauczyć obywateli, żeby nie łapali się na takie proste hasła jak 500+, czy 13, czy 14, ponieważ to poprawi sytuację tej osoby w danym momencie, że ona dostanie do kieszeni te pieniądze, ona odczuje realnie, że ma więcej pieniędzy, natomiast nawet przez tą inflację, rosnące ceny paliwa, ludzie zauważają, że te 500+, czy ta dodatkowa emerytura starcza już na coraz mniej. A jeśli te osoby, na przykład emeryci, którzy cieszą się z dodatkowej emerytury, spojrzą na swoje wnuki, na perspektywę tych wnuków w przyszłości, jak będą musieli pracować, jakie będą mieli drogie kredyty i tak dalej, to powoduje, że ogólny obraz tych wszystkich programów jest raczej negatywny. Ja jestem przeciwnikiem rozdawnictwa, jestem przeciwnikiem dawania pieniędzy za nic, bo to nie poprawia sytuacji ludzi, a wręcz rozleniwia społeczeństwo i doprowadza do tego, że jesteśmy mniej efektywnym społeczeństwem. A jeśli chcemy dążyć do zrównania się z tymi najsilniejszymi gospodarkami, to będziemy dążyć do tego przez pracę i przez mądre ustawodawstwo, które będzie ułatwiało ten rozwój, a nie ucinało głowę temu drobnemu przedsiębiorcy już na początku swojej działalności, który jeszcze nic nie zarobił, ale już musi płacić ogromne ZUS-y, podatki, składki po to, żeby utrzymać budżet państwa. Dajmy temu przedsiębiorcy się rozwinąć, dajmy mu, pozwólmy mu na to, żeby jednak urosły mu te skrzydła, wtedy będzie miał większą firmę, zatrudni więcej ludzi, odda jeszcze więcej tych pieniędzy do budżetu państwa i będzie miał stabilną sytuację. Taka sytuacja to jest win-to-win. Bierzmy od kury jajko co jakiś czas, a nie ucinajmy tej górze łeb na to, żeby mieć rosół w niedzielę i się pocieszyć tylko w niedzielę. Dobrze, ale bardzo podoba mi się ta myśl, że właśnie 500+ i 13 emerytura to jest pomoc, znaczy to jest korzyść na chwilę dla tych osób, do których jest skierowany dany projekt, ale w dłuższej perspektywie tak naprawdę wszyscy gdzieś tam tracimy. No i z tą myślą, myślę, możemy zakończyć ten materiał. Ja dziękuję bardzo ślicznie. Dowiedzieliśmy się, co dzieje się w Sejmie i też troszkę podsumowaliśmy tutaj naszą inflację. No i mam nadzieję do zobaczenia już niedługo. Na pewno do zobaczenia gdzieś za ten rok, bo chciałbym pana posła złapać i dowiedzieć się, jak tam się udały prace z naszymi służbami. Dziękuję ślicznie. Pamiętajcie, żeby subskrybować niskie składki, zostawić komentarz i polubienie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich widzów i ekipę niskich składek.